artystki i artyści, animatorzy, uczestnicy kultury, by bronić prawa każdego obywatela do nieograniczonego korzystania z dóbr kultury. Powołujemy ruch Kultura Niepodległa. Nie reprezentujemy żadnej partii ani ideologii. Różnią nas poglądy polityczne, estetyczne i filozoficzne. Miejsce zamieszkania i status społeczny. Łączy nas idea kultury niepodległej. Wolnej, otwartej, czerpiącej siłę z różnorodności. Kultura polska jest taka, jacy są Polacy. Prawicowa i lewicowa. Konserwatywna i awangardowa. Patriotyczna i kosmopolityczna. Chrześcijańska i świecka. Kultura nie da się zredukować do jakiejkolwiek opcji światopoglądowej czy politycznej. Kultura, tak jak demokracja, jest przestrzenią dialogu, duchu poszanowania, wolności i różnorodności. A w chwili, gdy demokracja jest zagrożona, staje się depozytariuszem niesionych przez nią, przez kulturę i demokrację, wartości. Od wielu lat politycy w Polsce próbują, używając środków nacisku ekonomicznego, organizacyjnego i wyznaniowego, wykluczyć z publicznego obiegu niezależnie myślących twórców. Tym samym pozbawiają Polaków wolności wyboru i dostępu do kultury. Próby podporządkowania kultury tej lub innej opcji światopoglądowej uderzają we wszystkich. Żyjących współcześnie i tych, którzy przyjdą po nas. Jesteśmy odpowiedzialni za dziedzictwo, które zostawiamy przyszłym pokoleniom. Naród pozbawiony dostępu do kultury otwartej i różnorodnej traci zdolność do dialogu i krytycznego myślenia, stając się podatnym na manipulacje. Nie godzimy się na to. Nie godzimy się na to. Nie godzimy się na to. Będziemy walczyć o polską kulturę. Na kartach książek. Na łamach prasy. Na ekranach kin. Na scenach teatralnych. I estradach. Galeriach. W internecie. W radiu i w telewizji. W przestrzeni publicznej. Wszędzie tam, gdzie spotykamy się z widzami. Słuchaczami. I czytelnikami. Będziemy walczyć o polską kulturę. Będziemy walczyć o polską kulturę. Rozpoczynamy naszą działalność edukacyjną i artystyczną. Od ogłoszenia obywatelskich obchodów stulecia niepodległości Rzeczpospolitej. Ruch Kultury Niepodległej uczci tę rocznicę z dala od działań politycznych i propagandowych. Będziemy obecni w całej Polsce, w miastach, miasteczkach i na wsiach. Wszędzie tam, gdzie ludzie wierzą w moc i znaczenie kultury. Niepodległy kraj zasługuje na niepodległą kulturę. Wszystkim, którym ta idea jest bliska, mówimy: bądźcie z nami. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami. Dorota Łosiewicz, kontynuujemy nasz program w studiu w Polsce.pl. Moim gościem jest Jerzy Zelnik, wybitny aktor. Witam serdecznie. No nic dodać, nic ująć. No, coś jest... takiego stało, że kultura jest... Sam się podpisał pod tym od 1964 roku, kiedy panowała nam tutaj władza PRL-owska. A poprosił ktoś pana, żeby pan się podpisał pod tym spotem? To znaczy, no ja nie mam tutaj jakiegoś agresji w sobie, nie czuję ani gniewu na to, co się dzieje w tej chwili, dlatego że zawsze walczyłem o kulturę niepodległą, niezależną od polityki i po prostu starałem się na miarę swojego, za przeproszeniem, talentu czy predyspozycji zawodowych być niezależny od jakichś tam sezonowych trendów politycznych. Chodzi głównie o to, żeby mieć sumienie artystyczne, prawda? I wiedzieć, co jest sztuką, a co jest tylko taką manifestacją. A klątwa jest sztuką? Co jest sztuką? No to jest dobre pytanie. To pytanie sobie człowiek zadaje za każdym razem, kiedy zaczyna przystępować do nowego przedsięwzięcia, nowego projektu. Także tego nie można sformułować w sposób taki definitywny. Za każdym razem staramy się o to, my, artyści, żeby uprawiać sztukę. Jak się ześlizgujemy w jakąś pedagogikę albo w jakieś manifesty obyczajowo, religijno-polityczne, no to zaczyna być po prostu tanią publicystyką, która nie ma nic wspólnego ze sztuką. A czy klątwa jest sztuką? No właśnie nie, dlatego że klątwa to jest właśnie taki sposób wyrażania, powiedziałbym, poprzez agresję dziennikarską swoich poglądów. To nie ma nic wspólnego ze sztuką. Sztuka to jest walka dobra ze złem, walka tych odwiecznych wartości z tymi, którzy tym wartościom zaprzeczają. To jest wchodzenie jakby w głąb tej tajemnicy, którą jest człowiek, którą jest kosmos, którą jest natura. Także jeżeli się nie próbujemy mocować filozoficznie z czasami, w których żyjemy, tylko po prostu jesteśmy na usługach jakiejś opcji, takiej doraźnej, politycznego jakiegoś interesu, no to wtedy jesteśmy niewolnikami. A czy dzieje się teraz coś takiego, co kazałoby powoływać taki ruch Kultura Niepodległa, bo tam słyszymy mocne słowa, demokracja jest zagrożona, tak, trzeba walczyć. Co takiego się dzieje, że nagle musiał powstać taki ruch? No odwaga jest tania w tej chwili, prawda? No, o wiele trudniej nam było walczyć w czasach PRL-u o to, żebyśmy mogli mówić własnym głosem. Ja pamiętam ten czas, kiedy ja zaczynałem pracę w Teatrze Starym w Krakowie po marcu 68 roku. No i po zdjęciu przez cenzurę 3 sztuk Hibnera trzeba było po prostu uczciwie zrezygnować z tego miejsca, żeby nie być po prostu no, zdrajcą własnego poczucia wartości, jakiejś wierności ideałom. Co jest takiego dziś? No, mnie się wydaje, że to jest też właśnie ten sposób na Prawo i Sprawiedliwość, żeby podważać tutaj we wszystkich dziedzinach sensowność tego wyboru, który dokonany został przez miliony Polaków i z którego to wyboru ci Polacy są do dziś zadowoleni. No przecież te słupki sondażowe mówią o tym między innymi, ale jak się jeździ po Polsce, to się widzi, że Polacy wreszcie czują, że nie są zmarginalizowani, że stać ich na więcej w sensie ekonomicznym. Przynajmniej, prawda, że my musimy gdzieś tutaj się odbudować, no, od podstaw prawie. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, no, ja czułem się zupełnie na uboczu przez te 8 lat poprzednich rządów, prawda. I słyszałem nieraz, że jeżeli się nie jest nawróconym na opcję, nie wiem, Gazety Wyborczej czy poglądów władzy, no to raczej nie ma się szans, prawda, żeby gdzieś tam widzieć się w obsadach. No właśnie, tymczasem słyszymy w tym tak, manifestie, w tym spocie, że część środowiska artystycznego teraz czuje się wykluczona. Mnie się wydaje, że oni się sami wykluczają poprzez brak aktywności pomysłów artystycznych, bo skupmy się na tym, żeby dawać jakiś produkt artystyczny, prawda, żeby działać na miarę własnego talentu. To jest, wtedy człowiek jest niepodległy, jeżeli jest w zgodzie z własnym sumieniem artystycznym. A jeżeli zwala na zewnętrzne jakieś okoliczności, na niezbyt dla niego udaną władzę, to, że on nie może siebie w pełni realizować, no to jest to albo wołanie o większe pieniądze, które no z jakiej racji akurat tej osobie mają być dawane, a nie innym, prawda? No, trzeba zasłużyć też na pewne dotacje. Jeżeli się daje piękny projekt, który jest coś wart, no to wtedy jest szansa na to, żeby ten projekt był zrealizowany. I myślę, że obecna władza właśnie stara się wyciągać rękę nie tylko do tych, którzy na nią głosowali. Takie mam wrażenie. A jeżeli popełnia błąd i wyklucza ludzi tylko dlatego, że mają inne poglądy polityczne, zwłaszcza ludzi sztuki, no to ja potępiam. A może wyklucza, jeśli w ogóle wyklucza, bo inaczej rozumie sztukę, czyli jesteśmy w punkcie wyjścia. Czy klątwa to sztuka, tak? No na pewno klątwa nie jest sztuką, na pewno nie jest sztuką wieszanie genitaliów na krzyżu, na pewno nie jest sztuką Golgota Piknik i tego typu właśnie działania, które w gruncie rzeczy godzą w całą polską tradycję, w nasze wartości, w naszą miłość, prawda, do historii. To nie jest sztuka, to jest po prostu wystawianie takiego jęzora, prawda, i takie właściwie, no, taka jednostronność, agresywna jednostronność, która jest po prostu taką tanią publicystyką teatralną czy w plastyce, prawda, w muzyce to o to trudniej. Także tutaj no, my widzowie rzeczywiście mamy tę swoją niezależność w ocenie, prawda? Jeżeli przeciwko panu Klacie w Krakowie występowało tak wiele osób, że on uważało się go za wandala, prawda, w stosunku do literatury, którą się posługiwał, no to wreszcie musiał na to zareagować jakoś minister kultury, który sponsoruje, prawda, ten Teatr Narodowy stary, w którym ja się wychowałem i który jest moim teatrem macierzystym. Ja zresztą sam popełniłem recenzję z Wroga Ludu Klaty, bo już nie mogłem po prostu powstrzymać się od wypowiedzenia własnej opinii na ten temat. Także mnie się wydaje, że prawdziwa cnota krytyk się nie boi i trzeba tutaj no, mężnie ścierać się, prawda, z oceną, która jest czasem może bolesna, no ale trudno nosić na rękach ludzi, którzy przekreślają nasz dorobek literacki, cały dorobek, prawda, w imię czego? W imię jakiejś właśnie łatwej, takiej doraźnej publicystyki. Dużo tam w tym spocie mówi się o wykluczeniu, a ja mam jednocześnie wrażenie, że to część tego środowiska jest tym wykluczającym, bo wyklucza Polaków, odbiera im prawo głosu, bo na przykład widziany tam przez nas pan Jacek Poniedziałek z takim ostrym manifestem wystąpił na Facebooku, mówiąc o tym 40% narodzie, zgiń, przepadnie, jesteś zakałą świata i tak dalej, i tak dalej. No czy to nie było wykluczanie kilku milionów Polaków? Jacek się poddał jakimś takim zgubnym emocjom. Trzeba się rozejrzeć dookoła i widzieć, że przez te 2 lata no, po prostu dokonaliśmy jakiegoś cudu gospodarczego. Dla mnie to jest objawienie zupełne. A rzeczywiście sztuka idzie troszeczkę jakby w ślad za tym, bo rzeczywiście była przez lata całe, myśmy walczyli o ten 1% w budżecie. Ja pamiętam jeszcze czasy stanu wojennego, ten karnawał Solidarności, kiedy wychodziliśmy na ulicę, walczyliśmy o 1% dla kultury. I to pamiętam no, te walki nasze z cenzurą i to dopiero była wtedy jakaś odwaga, no bo walczyliśmy z tymi, którzy chcieli nas, nie wiem, więzić, pałować i wykluczać. Natomiast dzisiaj naprawdę można dogadać się, tylko trzeba zaproponować coś wartościowego. Jeżeli się proponuje rzeczy haniebne, wykluczające jakieś no, grupy społeczne, które mają inny światopogląd, no to to dopiero jest wykluczenie. Kultura powinna podlegać sumieniu artystycznemu i w ten sposób jest niepodległa. Cóż, niepodległość. Myśmy o niepodległość walczyli w 18 roku i o niepodległość walczyliśmy do 1989 roku. I jak się niestety okazało, walczyliśmy o niepodległość do 2015 roku. Proszę Państwa. Ja mam wrażenie, że teraz część tego środowiska ma poczucie, że walczy o niepodległość, bo bardzo chętnie porównuje obecne czasy z czasami PRL-u. Czy to jest jakaś fikcja? No właśnie. Ta cenzura, ten kaganiec, to ja czułem, mówię boleśnie, czułem ten kaganiec tej cenzury w tym pisfie, prawda, bo tam mylą z pisem, pisf, tak, F na końcu, prawda. Oni przydzielali pieniądze swoim, prawda, nie daj Boże, żeby był jakiś projekt, który się mija z tym, prawda, punktem widzenia politycznym, no to nie ma mowy, żeby dostał pieniądze, Widę Smoleńsk i inne rzeczy, prawda, inne filmy, ja już nie będę tu sypał przykładami, ale powiedzmy, nieraz boleśnie się właśnie odczuwa to, że, no nie wiem, jest na jakimś dziwnym indeksie, a może nawet cenzorskim takim ukrytym, są wybitni artyści, tacy jak, nie wiem, Wojciech Wenzel, prawda, wybitny poeta, czy Przemek Dakowicz, czy Waldemar Łysiak. Więc tutaj jest jakaś rzeczywiście no po prostu brak jakiejś konsekwencji w ocenach, prawda? No bo trzeba widzieć, ja widziałem jakąś audycję, gdzie rzeczywiście starano się o obiektywizm, nie pamiętam, kto to prowadził, Niestety z nazwiskami jest kłopot, ale tam dla mnie zawsze jest czymś ożywczym, jeżeli spotykają się ludzie w imię tej niby kultury niepodległej, ale jednak mówią w sposób, starają się być w miarę obiektywni i też podkreślali w tej telewizyjnej audycji, nie wiem czy pani to widziała, gdzie wspomniano właśnie, że za czasów PO-PSL no było dużo wykluczeń też i takiego właśnie takiej selekcji, prawda? Nasi, wasi, prawda? Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Naszym gościem był wybitny aktor, którego pamiętam od takiej malutkiej dziewczynki się chowałam. A teraz bardziej reżyser i społecznik. Reżyser i społecznik, dziękuję bardzo. Jerzy Zelnik w każdym razie. Dziękuję serdecznie Państwu. Bardzo. A teraz zapraszamy na materiał z Krynicy. Ja się już na dzisiaj żegnam. Do zobaczenia.